czwartkowej części Sukcesu Pisanego Szminką. Dziś będziemy rozmawiać o tańcu, o pasji do tańca, a także o tym, jak z tańca zrobić biznes. Ze mną w studiu jest Anna Hagowska, współzałożycielka studia tańca i klubu Salsa Libre. Witam panią. Dzień dobry. Najpierw skupimy się na pani, jako proszę, że ten bardzo taniec towarzyszy pani od 6 roku życia, tak? Tak. Zgadza się. No właśnie, jak to się zaczęło, jak potem zrodziła się ta miłość do salsy? Zaczęło się tak, że próbowałam jako dziecko różnych sportów i między innymi rodzice posłali mnie na balet i chodziłam na ten balet, było fajnie. Ale bez przekonania jakoś? Znaczy, dobrze się bawiłam, no były, teatr był na koniec, w Teatrze Osterwy się występowało, był taki utwór Mamo, proszę kup mi pieska i miałyśmy takie białe sukienki w czarne ciapki. Mhm. Biegałyśmy tak w tej grupie, tam 50 tych dzieciaków, bo to był wyż demograficzny, więc było dużo super. Was było. Natomiast jakby to z baletem miało niewiele wspólnego, to bardziej takie społeczne doświadczenie, muzyka, koleżanki, tak. Było naprawdę fajnie i potem pływałam, jeździłam na łyżwach i było takie chyba za 2 lata, że ja zaczęłam jeździć na łyżwach. Przestałam chodzić na balet. Mhm. I jeździłam na tych łyżwach, no, tylko niestety w zimie, bo w lecie trzeba było na sucho trenować, bo nie było lodowiska. Ale potem wróciłam na balet i wtedy już, jak miałam 10 lat, to wróciłam z takim przekonaniem, że ja chcę to robić. No ale nie występuje pani w teatrze wielkim, tylko jednak poszła mhm. pani w taką muzykę rozrywkową. No teatr wielki to było moje wielkie marzenie, ale niestety nie miałam warunków do końca tak w ciele, bo to trzeba być naprawdę, muszą być takie specyficzne kości, staw, nie miałam takiego treningu, a w balecie nie można być amatorem. Mhm. No bo no jak to wygląda baletnica, która nogi nie podnosi do końca no do góry? Nie da rady. No, więc potraktowałam to jako świetną bazę i potem interesowałam się flamenco, tańcem jazzowym, współczesnym. Próbowałam wszystkiego jako taka starsza nastolatka. No i potem tam salsa. No salsa w ogóle też, byłam jeszcze w liceum, pojechałam do Niemiec i wpadłam do klubu zupełnie przypadkiem. Zobaczyłam, jak ci ludzie wirują całą noc i w ogóle śmieją się i tańczą. I bo to nie jest tylko taniec, prawda? Buduje się społeczność wokół, tak. wokół tej salsy. To są właśnie ludzie, to są przyjaźnie. To znaczy ludzie po to chodzą na kursy, żeby potem pójść na imprezę, potańczyć. My jakby też bardzo naciskamy na ten społeczny aspekt. No bo inaczej, jeżeli się to traktuje tylko jak ćwiczenie, to się nudzi. Czy to siłownia, czy taniec, czy aerobik, czy wspinaczka, tak? No jakby można ten swój czas prywatny różnie zagospodarować. Natomiast przez to, że nas to wciąga, że poznajemy ludzi, że chcemy z nimi spędzać czas, no to po prostu cały świat się taki tworzy. A o tym, jak z miłości do salsy powstała Salsa Libre, powiem.